Ziemia istnieje we wszechświecie jako pełna życia. Jesteśmy z wami wciąż, bez przerwy, wspierając proces waszego wstąpienia do bramy waszego serca, aby przejście nastąpiło harmonijnie i w pełnej skali. Istnieje pewna przypowieść, znana na całym świecie, wśród ludów pierwotnych waszego gatunku, powtarzana ustnie, z pokolenia na pokolenie. Prosimy, abyście ją wzięli sobie do serc waszych. Istniał kiedyś kryształ pamięci ze zgromadzoną informacją wcieleń i mądrością przodków, istnień kontaktujących się z nami w waszym świecie rzeczywistym. Kryształ przebudza się teraz, dzieląc się z wami swoją wiedzą i energią istnienia samego źródła. Kryształ istnieje wewnątrz ziemi, w samym jej środku. Dotychczasowe jego położenie było trzymane w tajemnicy i sekretem owiane było dla waszego bezpieczeństwa. Dotknąć go możecie przez wasze serce. To symbol kryształu waszego serca, który tak jak istnieje w ziemi i jej sercu, tak istnieje we was i waszych sercach. Kryształ emituje pieśń przodkiń i przodków, którzy żyją teraz w waszych ciałach. Są wśród was. Nimi jesteście. Nosicie ich doświadczenie i pamięć. Przypominając sobie ich kształt, stajecie się bardziej świadomi tego, kim jesteście. Kim byliście tu na ziemi i jaką rolę spełniacie w dzisiejszych czasach. Wejdź, kochany, w swoje serce, w przestrzeń swojego prawdziwego istnienia, a dotkniesz głębi prawdy o sobie samym. Jesteśmy tu po to, by wspierać ten proces. Zacznij dzień od świetlistych afirmacji, a będzie on pełny błogosławieństw. Przyciągniesz je do siebie za sprawą kosmicznych praw życia, płynącego we wszystkim, co istnieje. Życia w miłości i w sercu. Życia nieopisanie pięknego i niepojętego przez umysłowe postrzeganie. Dotknij sercem swoich gwiazd, które nosisz w sercu, i poczuj, że są odbiciem gwiazd na niebie. Z gwiazd przychodzimy, ale i z gwiazd wy pochodzicie. Kryształ w sercu ziemi budzi się, rozszerza pole swojej wibracji, tak by nieść światu swoje światło. Światło, które tak naprawdę jest waszym światłem, zgromadzonym przed wiekami, przez was, przodków żyjących w odległych czasach, eonach niepamięci. Istnieliście już tutaj wcześniej i sami stworzyliście dla przyszłości kolumny pamięci zamieszczone w kryształe. Niech wasze pieśni życia codziennego dotykają swoją melodią tamtych wspomnień i miejsc we wszechświecie, aby przebudzić w pełni to, co istnieje, w was i dla was zostało stworzone. Dotykajcie siebie nawzajem ze świadomością noszenia w sobie wibracji ziemskiej miłości, albowiem wtedy niesiecie pokój
i miłość, która przyspiesza wszystko, co żyje, jeszcze bardziej i jeszcze piękniej. Nieście, kochani, swoje światło. Nieście je dumnie i pięknie, bo jest ono waszym dziedzictwem. Jest ono waszym oddechem. I jest ono materią, z której zostaliście stworzeni. Nie ma nic cenniejszego niż wasze rozpromieniające się światło. Nie ma nic wznioślejszego niż miłość budząca się w waszych sercach. Ona jest jak sok życia, która tętni i płynie w pniu drzewa, powodując jego wzrost i rozkwit. Niech niesie się pieśń waszego serca. Niech niesie się pieśń waszego życia. Ona dotknie samego serca wszechświata. Spływa z niego złoty promień miłości do samego serca ziemi, do samego serca istnienia mieszkającego w was. I budzi się kryształ, niosąc nową wibrację. Budzi się, tak jak i wy się budzicie. To zaszczyt i dar być w tym procesie z wami i dla was i z całym wszechświatem w połączeniu. Życiodajna energia, do której każdy z was ma dostęp, istnieje wewnątrz was, w waszej świadomości, skoncentrowanej w miłości serca. W momencie oddechu, wdzięczności i miłości wysyłane zostają spirale złotej energii poprzez kanał waszego ciała i rozbudzane są wspomnienia o prawdzie waszego istnienia. Jesteście jak wzmacniacze sygnałów wibracji waszego środowiska, w którym żyjecie. Z każdym oddechem wdzięcznej miłości promieniujecie wokół na siebie i bliskich, jak i otoczenie, które oddycha razem z wami. Jesteście niczym płuca miłosne planety i całego świata wokół was. Bądźcie świadomi swojego piękna i swojej pięknej miłości, która kwitnie w sercu każdego nowonarodzonego dziecka, jak płomień rozkwita w przestrzeni życia, wzbogacając każdą chwilę nieopisanym pięknem i wspaniałością niekończących się możliwości. Możecie po prostu oddychać miłością i czuć się w pełni zaspokojeni i w pełni spełnieni, w pełni zaspokojeni waszych potrzeb. Wszystko, czego potrzebujecie, czego pragniecie, co marzycie, by zaistniało w waszej rzeczywistości, może zaistnieć dzięki oddechowi wdzięcznej miłości, skierowanego z serca wprost do istniejącego, otaczającego was świata. Miłość tworzy i kreuje wieczność. Wieczność, która jest usiana złotem i obsypana pąkami pachnących kwiatów. Istniejecie w miejscu czasu-przestrzeni, które promienieje nieskończoną możliwością rozwoju i ekspresji waszych serc do życia. Do życia, które chce zaistnieć w pełni w was, przez was i razem z wami. Albowiem życie jest jednością z każdą cząstką waszego istnienia, serca i ciała fizycznego. Zapomnijcie o strukturach dotychczasowego istnienia w świecie waszej materii codziennej. One już odchodzą i nie są wam potrzebne do niczego, co by was spełniało.
spełnienie i szczęście wasze wychodzi poza wszelkie ramy i drzwi. Nie ma potrzeby przechodzenia przez procesy męczące wasze ciała. Jesteście już gotowi, by po prostu przestroić się do nowej ery i do nowego świata, jako było zapisane w księgach waszych i całej Ziemi. Wszelkie inne frustracje Ziemi są chwilowe i odchodzą. Dogasa ciemny płomień niespełnienia. Dogasa cicho i powoli. Pozwólcie mu odejść i napijcie się wreszcie, najmilsi, ze słodyczy waszego serca. Napijcie się. Jesteście wreszcie gotowi, by nieść swoje światło dalej i dalej, i jeszcze dalej, wciąż podnosząc wibracje środowiska waszego istnienia. Jak płuca miłości, własnym oddechem, będąc jednością z oddechem całej planety, istniejecie wciąż i wciąż istnieć będziecie poza wszelkie wątpliwości. Nastał czas, aby przebudzić się do prawdy o złocie i pięknie swojego istnienia. Rzeka życia płynie i pulsuje w istnieniu waszego ciała fizycznego. Jest ona jak dar i świątynia dla serca waszego, eterycznego, z energii najpiękniejszych splecionego. Poprzez złote inkarnacje boskich istnień. Jesteście jak złote gwiazdy na niebie, lśniące i pulsujące. I niech serca wasze zawsze pamiętają, skąd pochodzą. Z miłości. Są wieczne, bez początku i końca, poza czasem i przestrzenią. Istnieją w nieprzerwanym tańcu życia i miłości, rozświetlając wszystko, tańcząc z kosmosem istnienia. Muzyka waszych serc jest pieśnią życia, tańcem istnienia, melodią gwiazd i rytmem pulsującej ziemi. Jesteście jednością ze wszystkim, co istnieje i istniało w przestrzeni. Wszystkiego nieodłączną częścią, z historią waszego istnienia, przodkami i nienarodzonymi dziećmi jesteście w jedności połączeni, albowiem istniejecie równocześnie i równolegle poprzez wszystkie linie czasu. Od was tylko zależy, na której skupicie swoją świadomość i uwagę, to w tej aktualnie doświadczacie życia, istnienia. Możecie również poczuć inną linię. Poczuć, jak jesteście jednością ze wszystkim, co kiedykolwiek było i będzie. Taka jest natura waszej świadomości. Zdolność waszych ciał do samoregeneracji i uzdrowienia pojawia się teraz szczególnie bardzo intensywnie, jako przypominanie własnych wspomnień o życiu długim i chorób pozbawionym, o życiu, które spełnia się w ekspresji miłości i realizacji planów waszych serc. Jesteście kochani. Jesteśmy z wami. Istnienie jest miłością. Światło jest miłością. Wy jesteście miłością. Miłość istnieje we wszystkim. Wy jesteście miłością. Miłość istnieje we wszystkim. Drako odchodzi. Zapomniało, kim jest, ale odchodzi. Nie trzeba się na tym skupiać.
Miłość jest wszystkim. To jedyne, co jest istotne i napędza wasze serca do rozkwitu. Miłość, miłość, miłość. Z serca gwiazd płynie złota nić, oplatająca każdego z was. Dotknijcie jej, poczujcie ją. Zachłyśnijcie się ekstazą jej istnienia. Odrzućcie wszelkie zatrzymania, które powodują, że nie chcecie jej przyjąć i uznać jako istnienie miłości w sobie. Niech to światło w pełni swobody rozbłyśnie w każdej z waszych komórek. Rozkwitając radością i spełnieniem, pozwólcie sobie doświadczać radości i miłości ponad marzenia i ponad oczekiwania, ponad formą i ponad kształtem, ale wprost z serca istnienia, wprost z natury prawdziwej was samych, z głębi, z trzewi, ze środka niech płynie impuls życia, rozpromieniając każdą chwilę, rozpromieniając każdy moment, rozpromieniając każdy oddech. Tam jest wasz dom.